2 projekt zarządu. Pozbywa opinia Komisji Planowania Przestrzennego w części Wyspiania Gminy Gospodarczego swojej opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez zespół gospodarczy nr 1 umowy z Polską Terminologiczną Centrum, to jest spółka z o. Bardzo proszę pana przewodniczącego Janusza Wiesława o zdeklarowanie uchwały. Projekt zarządu opinii się pozytywnie wyrażenie zgody na zawarcie przez zespół spółka stronniczy nr 1 z Polską Terminologiczną Centrum, to jest spółka z umowy na imię Mapy Szczeka, części dawni na internacie osiedla szkolna 17. W ostatnim czasie kilka takich podobnych uchwał żeśmy oceniali i podlegało na głosowaniu. To jest ponowna umowa najmu zgodnie z pismem zespołu szkół. Na internacie na części temu jest ten nasz i z mojej informacji wynika, że nie ma głosów z jakiegoś sprzeciwu z mieszkańców boku terenu, gdzie ten nasz jest posadowiony. Niewątpliwie są jakieś przychody dla tego internatu. Komisja 5 było za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu przeciwu głosowania. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałbym zabrać głos? Pani Ciarzak. Panie komisarzu, na Komisji Zdrowia zapoznaliśmy się z takim artykułem najnowsze badania dotyczące tych anten, bo może jednak one szkodzą, nie są one obojętne do zdrowia, tylko tak chciałam powiedzieć, że wiem, że teraz, że to, znaczy ta konkluzja w tym artykule była taka, że i tak tego nie unikniemy, bo to nie jest w tym kierunku. Tylko o co chodzi, że są już badania, że jednak to ma wpływ na zdrowie, no ale to tak jak wspomniany autor, że mają wpływ, ale tego nie unikniemy, tak? Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Tylko w kwestii formalnej, to uzasadnienie, że ostatni akapit po kropce mi się bardzo nie podoba. Zysk pozwoli na zwiększenie budżetu szkoły. Środki finansowe, które wpłyną z anteny, będą przeznaczone na budżet. Forma po prostu. Wydaje mi się, że taka troszeczkę jakby nie polska. Autopoprawka. Dobrze, sobie wyjaśnimy w autopoprawce ostatnie zdanie. Pan, jeszcze spytać, do tej pory wszystkie opiniowaliśmy pozytywnie, natomiast przyjęliśmy taką zasadę, że opiniujemy to wszystko na rok. Dlaczego to jest dla 3 roku? Też doczekałem tego zagadnienia i ewentualnie też z panem wiceprzewodniczącym, żeśmy się nad tym zastanawiali, bo gdzieś ja też słyszałem, czytałem, że ewentualnie tego typu umowy są przedłużane na 5 rok. Ponieważ szkoła wystąpiła samo, stwierdziliśmy na te 6 lat, więc sami nie możemy, znaczy na to my sami nie możemy być z taką inicjatywą, żeby ewentualnie to kogoś, co szkoła sama zadała, nie mając w ręce jakichś dokumentów, który by stwierdzał, że tego typu uchwały mogą opiewać się to na jeden rok. Znaczy umowy. Muszę umowy zrobić. Podobna była, że ten wystąpił na 5 lat, nadaliśmy tylko na rok. To była inna sprawa. A to była zupełnie inna sprawa. Zresztą to, co mówi pani radna Lipka, zarząd rada jest w posiadaniu opinii pana doktora Miziankowskiego odnośnie tych anten. Oficjalną taką opinię mamy. Panie przewodniczący, że nie stwierdzono, jak dotychczas nie stwierdzono wpływu jakiegoś szkodliwego na organizm człowieka. Ale ja mam jeszcze proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę państwa. Przechodzimy do drugiego głosowania. Kto z państwa radnych jest za drukiem numer 2, proszę o podniesienie ręki. Tak, oczywiście za autopoprawką. Proszę. Kto z państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że rada nieco przyjęła uchwałę na numer 2.